swojego tematu w tak szerokiej i urozmaiconej formule. Szanowni Państwo, uzgodniliśmy z organizatorami kongresu, iż najpierw prelegenci, goście nasi wygłaszają swoje referaty. Pytania będziemy mieli okazję wypowiedzieć po serii wykładów. Stąd prośba moja, by notować swoje pytania czy glosy do konkretnych tematów poruszanych. Natomiast, żeby zachować pewną dyscyplinę czasową, będziemy teraz przechodzić do drugiego już tematu. Reformacyjna pochwała kształcenia. Ksiądz profesor doktor habilitowany Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ksiądz Bogusław Milerski jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Religii i Kultury w Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu pedagogiki religii, pedagogiki kształcenia i systematycznych podstaw teologii protestanckiej. Między innymi wydał niedawno książkę pod tytułem Racjonalność procesu kształcenia, teoria i badanie, a także hermeneutyka pedagogiczna, perspektywy pedagogiki religii. A więc specjalizuje się i w teologii ewangelickiej systematycznej, i w pedagogice religii. Księże, rektorze, bardzo proszę o zabranie głosu. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo jak Państwo wiecie, dla nas protestantów jest to dzień szczególny i świętowanie rocznicy jubileuszu reformacji w Lublinie, który kojarzy się mimo wszystko z katolickim Uniwersytetem Lubelskim, jest tym, sprawia tym większą satysfakcję. Tytuł krótkiego wystąpienia brzmi Reformacyjna pochwała kształcenia. Proszę Państwa, ten tytuł odwołuje się bezpośrednio do tytułu wykładu, który wygłosił Filip Melanchthon w roku 1526 i do tego jeszcze powrócę w zakończeniu. Ale chciałbym rozpocząć od pewnej ilustracji. Przed dwoma tygodniami w Wittenberdze odbywał się zjazd wydziałów teologii ewangelickiej z całego świata. Duża konferencja, w której miałem możliwość uczestniczenia. I muszę powiedzieć, że Wittenberga wypiękniała z okazji jubileuszu reformacji. Ale jest to ciągle małe, prowincjonalne miasteczko. I 31 października jako protestant wyznaję tutaj, że o wiele lepiej czuję się w Rzymie niż w Wittenberdze. Ale to jest ilustracja czegoś innego. A mianowicie, będąc w Wittenberdze, każdy z nas zadaje sobie pytanie, jak to się stało, że w tak małym, prowincjonalnym miasteczku narodziły się idee, które objęły swoim zasięgiem cały świat. Jak ten mały uniwersytet, proszę Państwa, stary budynek uniwersytetu to trzy pięterka, malutkie okienka i malutki dziedziniec. Jak to się stało, że w XVI wieku ten mały uniwersytet stał się jednym z najważniejszych uniwersytetów w Europie? Oczywiście odpowiedzi jest wiele. Od politycznych, poprzez teologiczne. Ale jedną z możliwych i bardzo wiarygodnych odpowiedzi jest właśnie reformacyjna pochwała kształcenia. I teraz kilka informacji dotyczących protestanckiej, reformacyjnej, bo mówimy o tamtym okresie, koncepcji kształcenia. Oczywiście nie było jednego modelu. Modele kształcenia zależały również od przyjętych modeli teologicznych. W księstwach luterańskich, gdzie dominowała tak zwana nauka o dwóch regimentach, była to nieco inna koncepcja i takim nazwiskiem symbolicznym dla tej koncepcji jest Filip Melanchthon. W księstwach reformowanych, które odwoływały się do specyficznego modelu życia społecznego,
tak zwanej totalności Chrystusa, Królestwa Chrystusa, cały świat jest pod władaniem Chrystusowym, rozwinęła się jeszcze inna koncepcja kształcenia. Znowu symbolem, nazwiskiem, symbolem jest tutaj Jan Szturm. Ale co jest ciekawe, że edukacja protestancka była bodajże pierwszym obszarem ekumenicznego dialogu. Popatrzcie się Państwo na organizację wysoko ukształtowanych gimnazjów akademickich w Polsce. Pierwotnie przejęły one system Melanchtona, a później, mimo że były luterańskimi rdzennie gimnazjami, przejęły system Jana Szturma. A więc te modele na gruncie nie teologii, a edukacji przenikały się wzajemnie. Proszę Państwa, gdy zadajemy sobie pytanie, co stanowi o nowatorstwie, oryginalności reformacyjnej koncepcji kształcenia, to muszę powiedzieć, że strasznie trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ponieważ, i to pokazują badania historyków reformacji, historyków oświaty, a także luminarzy humanistyki XIX i XX wieku, którzy zajmowali się edukacją, nie ma takiej jednej rdzennie protestanckiej idei, która wyróżniałaby oświatę protestancką, oświatę reformacyjną od pozostałych wysoko zorganizowanych systemów oświatowych. Ale jest jedna zasada, która odcisnęła swoje piętno na myśleniu protestanckim, a mianowicie zasada wolności. Protestantyzm również w zakresie kształcenia tworzył obszary wolności. I to właśnie te obszary na różne sposoby, z różną intensywnością zagospodarowywane przez szkoły przyczyniły się do rozwoju oświaty i kształcenia protestanckiego. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I ta, wydaje mi się, może stanowić znaczący wyróżnik pedagogiki reformacyjnej, reformacyjnych koncepcji kształcenia. A mianowicie często mówimy, że popularność reformacji, czy własną popularność reformacja zawdzięcza wynalazkowi druku. Że można powiedzieć, to nowe medium przekazu informacji było czymś decydującym. I oczywiście wszyscy, którzy tak twierdzą, mają rację. Ale wydawałoby się, że takie duże znaczenie przypisywane szkolnictwu w krajach protestanckich, przecież każdy protestant wie, że historycznie w momencie powstawania parafii zawsze powstawała parafia i szkoła, że szkolnictwo było elementem porządków kościelnych. Tak? Ale szkolnictwo nie było w pierwszym rzędzie traktowane instrumentalnie, jako instrument przekazu haseł reformacyjnych. Oświata to nie instrument w realizacji czegoś, ale to sedno programu teologicznego. I to jest w moim przekonaniu wyznacznik protestantyzmu. Proszę popatrzeć, że idee teologiczne zawierają w sobie pewną teologiczną i humanistyczną ideę kształcenia. Bez kształcenia nie ma teologii protestanckiej. Bez umiejętności językowych, to słynne hasło, wymowna pobożność. Tak? Czyli pobożność musi zostać umiejętnie ujęta w formie językowej, w sposób wysublimowany. Inaczej nie ma pobożności. To coś zadecydowało o rozwoju szkolnictwa i znaczeniu, jaki był przypisywany oświacie w krajach protestanckich. Tekstów dotyczących pedagogii reformacyjnej jest bardzo wiele. Sam Luther napisał dwa duże traktaty pedagogiczne. Dalej, wszystkie wizytacje szkolne i związane z tym teksty, jak nauka wizytatorów, która znajduje się w dziełach Luthera, ale tak naprawdę jej twórcą był Filip Melanchthon, pokazuje, jak organizowano porządek szkolny łącznie z podstawami pedagogicznymi tej organizacji,
w latach 20. XVI wieku. I teraz na zakończenie. Proszę Państwa, niewątpliwie oświata stanowi rdzeń teologii protestanckiej, ale zwłaszcza w tradycji luterańskiej, która była podporządkowana nauce o dwóch regimentach, czyli o Królestwie Bożym i Królestwie Świeckim, o człowieku jako istocie należącej do Chrystusa i zarazem człowieku jako istocie należącej do świata, w porządku chrystusowym liczy się wiara, a w porządku świeckim liczy się ratio, racjonalne myślenie i rozwój owej racjonalności właśnie poprzez oświatę. W tych ideach oświatowych zapoczątkowany został proces modernizacji rzeczywistości. I to jest znana teza, reprezentowana przez wielu i filozofów, i pedagogów, i humanistów, i teologów. I tezę tę znakomicie obrazuje właśnie wystąpienie Filipa Melanchthona, którym chciałbym zakończyć. W 1526 roku zostaje utworzone pierwsze wzorcowe, modelowe gimnazjum filologiczne w Norymberdze. I na otwarcie tego gimnazjum przyjeżdża Filip Melanchthon. Proszę popatrzeć, nie zaczyna się ta uroczystość nabożeństwem, tylko spotkaniem w Radzie Miejskiej. I przed rajcami miejskimi i ludnością Norymbergi Melanchthon wygłasza swoją dość długą mowę w pochwale nowej szkoły. Zarysowuje program kształcenia i teologicznego, i humanistycznego, ale wygłasza tam znamienne słowa, które wydaje mi się są aktualne, zwłaszcza dzisiaj. Mówi coś takiego. Rajcy, ludność Norymbergi. To nie mury, które wznosicie i nie armia, na którą płacicie, zapewni pomyślność temu miastu. To światłe umysły, wykształcenie jest najlepszym orężem budowania pomyślności społeczeństwa. A to kształcenie musi być związane z wymiarem religijnym, tak jak w XVI wieku, ale musi również promować racjonalność w świeckim obszarze życia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję księdzu rektorowi za taką inspirującą wersję swojego wystąpienia. Dodajmy może jedną dzisiaj oczywistość, ale w tamtych czasach wcale nie było to oczywiste, mianowicie kształcono od XVI wieku dziewczynki chłopców. Wcześniej wykształcenie najczęściej było ograniczone do chłopców. Tylko tyle. Chętnie posłuchamy pytań ze strony Państwa, ale już po wszystkich wykładach. Teraz kolejnym naszym prelegentem jest profesor doktor habilitowany Janusz Tadeusz Maciuszko. Profesor Maciuszko jest historykiem Kościoła, jest teologiem ewangelickim, jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem studiów doktoranckich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest również wykładowcą Ewangelikalnej Szkoły Wyższej Teologicznej we Wrocławiu. Do 2015 roku był redaktorem rocznika teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jest autorem monografii pod tytułem Konfederacja Warszawska 1573 roku, geneza, pierwsze lata obowiązywania. Symbole religijności polskiej, doby baroku i kontrreformacji. To kolejna pozycja, kolejna monografia profesora Maciuszko. I jeszcze jeden przykład publikacji z lat 80. Ewangelicka postulografia polska wieków XVI do XVIII. Charakterystyka porównawcza, analiza i recepcja. A także rzecz nieoczywista, a jednak bardzo stale ciekawa i aktualna, Mikołaj Rej, zapomniany teolog ewangelicki z XVI wieku. Praca ta ukazała się na początku lat 2000. Bardzo proszę profesora Janusza Maciuszko o wygłoszenie referatu pod tytułem Ewangelicka edukacja teologiczna. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam przygotowane 7 stron, kazano mi zredukować wystąpienie do minut mniej więcej 15, także zaczynam powoli być w panice. Już trochę powykreślałem
ale generalnie biorąc, tak, edukacja ewangelicka, przeszłość i perspektywy. Będzie mnie interesować głównie to, czy istnieje jakaś, z perspektywy historycznej patrząc, jakakolwiek ciągłość edukacyjna, programowa pomiędzy epoką reformacji a naszymi czasami obecnie, czy też po prostu jest to dyskontynuacja i perspektywa historyczna i bieżąca są po prostu niekompatybilne. Przywódcy reformacji, niezależnie od par dogmatycznych, uznawali, że edukacja prowadzi do Boga, świadomego chrześcijaństwa, świadomego zawiadywania Kościołem. Oznaczało to zatem upowszechnienie wiedzy biblijnej, czyli w pierwszym kroku naukę czytania i pisania. Od Biblii do Poznania, tak można by nazwać ten projekt. Za takim myśleniem poszły określone działania. Obok szkół przykościelnych zaczęto tworzyć szkoły miejskie. Niekiedy miasto przejmowało pod swój zarząd dotychczasowe szkoły kościelne. Czasami patroni miejscowych kościołów kreowali własne szkoły, widząc w tym istotne działanie prestiżowe, czy jak też byśmy powiedzieli to dzisiaj wizerunkowe. Proces ten bardzo widoczny jest przez cały wiek XVI, o czym już mówił ksiądz rektor. Bardzo często wydawane dokumenty będące kombinacją prawa kościelnego i agendy, czyli porządki kościelne, zawierały w koniunkcji dodatek i szkolny. Kirchen und Schulordnung. Tak więc działaniom edukacyjnym przyznawano bardzo, bardzo istotne znaczenie. Szkołą najczęściej rządził rektor, zwykle proboszcz kościoła, przy którym uruchomiono szkołę, któremu podlegało kilku nauczycieli. Wiadomo, że w różnych listach i wspomnieniach nauczyciele notorycznie utyskiwali na fatalne wynagrodzenia. No ale to chyba jest po prostu specyfika ultra transhistoryczna. Zarząd nad całym przedsięwzięciem sprawowali rektor i delegat władzy świeckiej, czyli księcia albo rady miasta, zaś wszystkie decyzje zależały od uwspólnienia stanowiska świeckich i duchownych działaczy czy zarządzających. W Polsce szkoły takie jak w Pińczowie zależały od miejscowego patrona świeckiego. Jego preferencje wyznaniowe określały kierunek dogmatyczny szkoły i tym samym dobór nauczających tam nauczycieli, którzy byli na ogół duchownymi wskazanymi przez patrona odpowiednich obrządków. Podobnie działo się na Litwie, gdzie kołem zamachowym były szkoły powstałe najczęściej z inicjatywy i pod patronatem rodziny Radziwiłłów. Różnica między krajami protestanckimi i tymi, gdzie protestanci stanowili mniejszość, polega zatem głównie na tym, że w tych pierwszych zadania co do edukacji przejmuje na siebie władza świecka, pozostawiając znaczną większość decyzji co do programu nauczania lokalnym kościołom, zaś w tych drugich edukacja oddana jest patronom świeckim w ich własnych dobrach. Trudno więc mówić w tym drugim przypadku, ten system prywatnego patronatu, o tym, żeby on dawał ten system stabilność jakąkolwiek. Bo poszczególne ośrodki działały wobec siebie w ramach całkowitej autonomii, co do kierunku edukacji i właściwości wyznaniowej i w oparciu o arbitralnie przyjęte lokalnie pomoce dydaktyczne. Po drugie, patroni zmieniali niekiedy zarówno swoje ambicje, jak i poglądy wyznaniowe. Razem ze słabnięciem patronatu, no, nawet litewskiego Radziwiłłów, chociaż w sensie z powodów demograficznych, naturalnie ten system potem podupadał. Trzeba wskazać, że patronat prywatny, mianowicie trzech wielkich miast Prus Królewskich, czyli Gdańska, Elbląga i Torunia, jest wyjątkowo fortunny, a to jest patronat bardzo bogatych miast i dzięki temu gimnazje akademickie w tych trzech miejscowościach zachowywały kapitalny program, kapitalny poziom. Przypomnijmy, że Gimnazjum Akademickie w Gdańsku specjalizowało się mniej więcej około 1600 roku w naukach, które nazwalibyśmy ścisłymi. Przy okazji to jest Bartłomiej Kekerman i jego epoka, czyli Superliga Europejskich Intelektualistów.
Epoka Stanisławowska, okres rozbiorów i czasy napoleońskie przyniosły duże zmiany. Po pierwsze, system edukacyjny został przejęty przez państwo. Za nauczanie religii odpowiadali oczywiście duchowni, ale działo się to poprzez państwowy system nadzoru i organizacji systemu nauczania. W dodatku zmieniały się kierunki edukacji ewangelickiej teologicznej. W miejsce dowolności miejsca odbywania studiów wprowadzono albo odgórnie, albo jako sugestię nieznoszącą sprzeciwu, obowiązek, zalecenie odbywania studiów w określonych miejscach. Region mazurski pozostał tradycyjnie przy Królewcu, Prusy i Wielkopolska w Lipsku, Halle lub Berlinie, Kongresu w Karolbadzie, Cieszyńskie i Galicja w Wiedniu. Jeżeli byśmy spróbowali dokonać takiego na bieżącą chwilę podsumowania, należałoby tak powiedzieć. Po pierwsze, nie istniał jednolity system edukacji ewangelickiej rozproszony pomiędzy lokalne regulacje. Po drugie, patronat różnych osób publicznych lub prywatnych nie sprzyjał działaniom integracyjnym. Po trzecie, procesy historyczne i cywilizacyjne skutecznie ingerowały w kształt szkolnictwa, w tym z perspektywy potrzeb państwa lub dóbr prywatnych i określanie ich celów. Po czwarte, na pewno na system edukacyjny odłożył swoje skutki proces konfesjonalizacji od XVI wieku począwszy, tyle że to zagadnienie jest na razie poza, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, jest poza sferą jakichkolwiek badań. Jeżeli spojrzymy na czasy obecne, obecnie aktywność edukacyjna środowisk protestanckich rozproszona jest na różnych poziomach kształcenia. Mamy przedszkola i szkoły podstawowe, na przykład Towarzystwo imienia Indego w Warszawie, albo gimnazja i licea ewangelickie, przykładowo Bielsko-Biała czy Cieszyn. Element wyznaniowy bywa w nich eksponowany różnie. Ich ewangelicki charakter jest zaznaczony głównie przez tradycję wyznaniową organu prowadzącego, bądź tę tradycję, do której ów organ odwołuje się w opisie swojej misji. Doświadczenie historyczne jest powielane współcześnie. Nie ma inicjatyw na rzecz utworzenia sieci szkolnictwa afiliowanego przy kościołach lub parafiach. Pomiędzy poszczególnymi kościołami i instytucjami edukacyjnymi praktycznie brak jest jakiejkolwiek komunikacji. Jeśli chodzi o szkolnictwo teologiczne, sytuacja również nie jest przejrzysta. Bazą pozostaje Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, jedyna instytucja w Polsce operująca w obszarze teologii ewangelickiej na trzech poziomach studiów i mająca uprawnienia habilitacyjne. Blisko 40 lat pracuję w HAT i 15 lat w odmiennym środowisku we Wrocławiu, począwszy od biblijnego seminarium teologicznego do dzisiejszej Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej. W mojej ocenie obie uczelnie łączy wspólnota celów, religijność studentów, a dzieli je forma pobożności. Co zatem jest ważniejsze, identyczność form pobożności, czy też sam akt wiary? Jeżeli rytualizm miałby kurować nad czystą wiarą, to zaczynałbym się obawiać co do samej istoty Kościoła. Sama wrocławska uczelnia jest dobrą odpowiedzią na postawiony przed chwilką dylemat. W kadrze naukowej są protestanci różnych tradycji, podobnie wśród studentów. Nikt nikogo nie próbuje przekabacić na swoją stronę. Odrębną sprawę jest kształcenie teologiczne w szerszym planie. Po roku 1945 różne kościoły uzyskały lub nie uzyskały prawo do prowadzenia swoich seminariów duchownych. Z wykorzystaniem tego prawa bywało różnie, tak ze strony państwa, jak i samych zainteresowanych. Wydaje się, że z przemiany po roku 1989 dla seminariów oznaczały znaczną i nową dynamikę, nowy też zakres kształcenia. Należy się wszak zastanowić, czy principium dla tych seminariów będzie kształcenie o profilu akademickim, czy też wystarczy tylko, no, w gruncie rzeczy, kształcenie praktyczne. Pytanie to ma zasadniczy rys i kontekst pobożnościowy. Jedne grupy wiernych oczekują akademickiej egzegezy i namysłu teologizującego, inne prostej aplikacji, na przykład etycznej, do codziennego życia.
Czy istnieje chęć wypracowywania odpowiednich standardów? Chciałoby się rzec, że tak. Doświadczenie życiowe podpowiada wszakże, że jest to mało prawdopodobne. Poszczególne denominacje pracują niestety na własny rachunek. W dodatku cechuje je swoisty inkluzywizm. Nasze jest dobre i przeciwne, obce i złe, albo po prostu obce. Dokąd będzie prowadzić edukacja seminaryjna, nie wiem. Zwłaszcza, że kondycja i naukowa, i finansowa poszczególnych szkół jest dla mnie niejasna. Gwarancje państwa mówią o autonomii szkół, a już nie przecież o ich finansowaniu. Stąd definitywna konkluzja jest taka. Z doświadczenia historycznego polscy protestanci, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie wzięli lekcji nawet za grosz. I po drugie, nie ma żadnej spójnej koncepcji edukacyjnej. Nie chodzi wszakże o jej antykatolickość, ale o własne kryteria konfesyjne. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękuję za ten usłyszany, tak, poniżej 15 minut, poniżej 15 minut. Staramy się zachować reżim czasowy. Jesteśmy w dobrej sytuacji. Ostatnim panelistą, kolejnym, czwartym w tym momencie przed nami jest pan profesor doktor habilitowany Dariusz Hemperek. Pan profesor wygłosi temat pod tytułem Tolerancja wobec protestantów w pierwszej Rzeczpospolitej i obecnie. Profesor Dariusz Hemperek jest literaturoznawcą, jest kierownikiem Zakładu Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest ekspertem w zakresie historii literatury staropolskiej, a szczególnie literatury i pisiennictwa protestantów w dawnej Polsce. Kultury literackiej Lublina i Lubelszczyzny w wieku XVI i XVII, a także literatury w Wielkim Księstwie Litewskim wieków XVI do XVIII, problematyki wschodniej w literaturze staropolskiej. Jest profesor Hemperek autorem również wielu publikacji, między innymi Umysł przecią z swojego tor nie wybiera, o poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego. Zajmował się także poezją Jana Garwińskiego i literaturą drugiej połowy XVII wieku. Publikacja ukazała się w 2005 roku. Przypomnę, temat, który zaprezentuje profesor Hemperek, tolerancja wobec protestantów w pierwszej Rzeczypospolitej i obecnie. Prosimy o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, ten temat nieco zawężę, bo rzecz jasna trudno mu byłoby mówić w ciągu 15 minut o tolerancji wobec protestantów w pierwszej Rzeczypospolitej i trochę zgodnie z hasłem naszego kongresu, mianowicie Lublin, miasto zgody religijnej, powiem Państwu, spróbuję w zarysie nakreślić, jak ta zgoda religijna wyglądała w okresie staropolskim, właśnie na terenie Lublina. Natomiast pytanie o tolerancję dzisiaj, współcześnie, myślę, że najlepszym forum będzie ta sala w ogóle. A więc spróbuję Państwu przedstawić takie dwie jakby odsłony tej zgody, czy też tolerancji w dawnym Lublinie. Dzisiaj pod pojęciem tolerancji rzecz jasna rozpoznajemy takie sytuacje jak pluralizm światopoglądowy, wolność sumienia, dążność do dialogu, czy pewną nawet ustępliwość. Tak? Ale warto pamiętać, że w dawnych wiekach, no, zaczynając chociażby od wieku XVI, czyli początków reformacji w Polsce i w Europie, no, pod pojęciem tolerancji rozumiano coś jednak zupełnie innego. A więc źródło słów znosić coś, cierpieć coś, prawda? A więc znosić coś niekoniecznie przyjemnego,
studentom swoim tłumaczę, odwołując się powiedzmy do takiego przykładu, że gdy jadę pociągiem i ktoś w przedziale, w którym jestem, prawda, głośno rozmawia przez telefon, a ja chciałbym czytać czy zdrzemnąć się, prawda? A jednak znoszę tą jego gadatliwość, tą jego hałaśliwość i przecież nie wyproszę go z tego przedziału ani z pociągu, bo on też zapłacił za bilet, prawda? A więc taka była jakby definicja tolerancji w XVI, XVII wieku. I teraz, proszę Państwa, Lublin na tle rzeczywistości społecznej i religijnej okresu staropolskiego jest miastem rzeczywiście niezwykłym. Pierwsza gmina protestancka została założona tutaj w roku 1560 i można powiedzieć, że w tym królewskim mieście Lublinie ostatnie, powiedziałbym, niedobitki protestantów gdzieś przyjmowały chrzest, czy konwersję, przepraszam, na katolicyzm gdzieś około roku 1660, a więc można by w pewnym zaokrągleniu powiedzieć, że ci protestanci obecni byli w Lublinie jakieś 100 lat, no dokładnie może 75. W każdym razie ta pierwsza gmina protestancka w Lublinie była bardzo specyficzną, prowadził ją Stanisław Paklepka, który bardzo szybko radykalizował się i z pozycji kalwińskich przeszedł na doktrynę unitariańską, a więc był bratem polskim. Więc to jest specyfika Lublina. Lublin był miejscem radykalnej reformacji, jak to Amerykanie lubią mówić, prawda? Druga gmina protestancka w okresie staropolskim to gmina ewangelików reformowanych, powstała w 1584 roku. W sumie można powiedzieć tak, ci protestanci w Lublinie stanowili no, pewien odsetek mieszkańców, trudno powiedzieć jak wielki, na pewno nie 10%, ale poniżej nieco. W liczbach bezwzględnych to było kilkuset ludzi, zauważmy w mieście, którego w XVI czy XVII wieku, powiedzmy do połowy XVII wieku, liczba ludności była 15 tysięcy maksimum. Prawda? Więc tych kilkuset ludzi było zauważalnych w Lublinie. Pytanie, jak to się stało, że ta reformacja mogła się utrzymać, te obie gminy mogły się utrzymać przez te 75 czy niespełna 100 lat w Lublinie. Otóż pewna dziennikarka kiedyś zapytała mnie właśnie o to, gdy powiedziałem, że tutaj tradycje reformacyjne na Lubelszczyźnie były silne i długotrwałe, no bo nawet po rozwiązaniu zborów w Lublinie, jeszcze reformacja tliła się w innych miastach Lubelszczyzny. No otóż ona tak powiedziała, to może dlatego, że Lublin tak na uboczu. No wtedy no, było mi trochę niezręcznie, ale poprosiłem panią redaktor, żeby no, jednak spojrzała na mapę dawnej Rzeczypospolitej, że jednak Lublin był w połowie drogi między dwoma stolicami, między stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, a stolicą Korony, czyli Krakowem. A więc nie był tak na uboczu, jak się dzisiaj niektórym zdaje. I proszę Państwa, cóż było podstawą pewną tej koegzystencji katolików, prawosławnych zawsze w Lublinie i protestantów, czy to byli bracia polscy, czy to byli kalwiniści. Otóż realną władzę w miastach zawsze dawnej Polski sprawował starosta. I tak się, on był jakby bezpośrednim zwierzchnikiem nad mieszczanami ze strony króla. I tak się w Lublinie złożyło, że przez ponad 60 lat starostami lubelskimi byli sympatycy reformacji. Najpierw
tęczyńscy, a potem Filejowie. A więc oni byli pewnego rodzaju patronami tutaj gmin protestanckich i pewnego rodzaju tarczą. Tak? Otóż, proszę Państwa, to współistnienie katolików, protestantów, no, początkowo powiedzielibyśmy było pokojowe. Tak? Warto tu wspomnieć, że jeszcze przed założeniem gminy kalwińskiej w 1582 roku do Lublina sprowadzają się jezuici i tutaj fundują, tworzą kolegium, co z kolei znów ma znaczenie ambiwalentne. Z jednej strony jest to pobudka do dysput religijnych między jezuitami, a przede wszystkim braćmi polskimi, antytrynitarzami. Tak? Z drugiej strony, oczywiście studenci jezuiccy tego kolegium to jest masa, która łatwo da się wyprowadzić, prawda, z jakichś reguł normalnego postępowania. To są sprawcy i uczestnicy tumultów. Tak? I proszę Państwa, już druga dysputa religijna, no, zakończyła się takim, dysputa między jezuitami a braćmi polskimi zakończyła się takim złowróżnym memento. Ta dysputa miała miejsce jeszcze przed założeniem kolegium w 1581 roku, kiedy to brat polski, Jakub Niemojewski, został trafiony kamieniem. No, na szczęście nie w głowę, ale w plecy. Prawda? Trzecia z tych dysput zakończyła się, omal nie zakończyła się, pobiciem Niemojewskiego i Marcina Czechowica, słynny taki nużałkowski papież, jak o nim mówiono tutaj z pewną złośliwością. I jeszcze piąta z tych dysput lubelskich w roku 1595 znów omal nie zakończyła się ogromnym tumultem, ale interweniowało 100 żołnierzy marszałkowskich, marszałka trybunalskiego Jana Ostroroga. Natomiast od XVII wieku te niepokoje już stają się realnymi, prawda? To znaczy właściwie w latach 1611-1633 średnio co 3 lata ma miejsce tumult. Wygląda to zazwyczaj w ten sposób, że podburzani jakimś incydentem czy jakimś kazaniem studenci jezuiccy demolują sklepy, demolują kamienice mieszczan protestanckich czy dwory, w których mieszczą się zbory, bądź to kalwiński, bądź to antytrynitarzy, czyli braci polskich. No, takie może dwa najbardziej znamienne wypadki, to jest rok 1627, gdzie aż dwa wydarzenia tego typu mają miejsce. Po pierwsze, w tym roku Trybunał Lubelski, jak wiadomo, najwyższy sąd apelacyjny w Koronie, nakazuje publiczne spalenie księgi Heraklit przełożonej przez Samuela Bolestraszyckiego, przełożonej księgi Heraklit Pierre'a de Moulin, prawda? I wskazuje na banicję tłumacza tegoż Bolestraszyckiego. No i w tym samym roku ma miejsce zburzenie zboru braci polskich, zburzenie dworu, w którym mieścił się zbór kalwiński. Kary grzywny dostają właściwie, no, bardzo niesprawiedliwe kalwiniści, i to tej miary, co Rafał Leszczyński i Andrzej Filej, obaj wojewodowie. No i jednocześnie zakaz odbudowy zborów w 1627 roku. 5 lat później kolejny, już ostatni wielki tumult w Lublinie, zaatakowanie przez studentów jezuickich ewangelików reformowanych, którzy wracają z cmentarza, z pogrzebu. Efektem tego tumultu jest śmierć trzech ludzi, profanacja cmentarza kalwińskiego, obrabowanie kamienic protestantów lubelskich i
upokorzenie jednego z tych protestantów, konkretnie kalwinisty, lekarza Samuela Makowskiego, no za to, że po prostu śmiał z bronią w ręku wystąpić przeciw Motłochowi, broniąc swojego domu i swojego dobytku. Więc został najpierw skazany na karę śmierci, ale prawda, łaskawie zgodzono się na zamianę tego, musiał prawda, przeprosić Bernardynów Lubelskich i zapłacić wraz ze swoimi współwiernymi wielką krzywdę. Tak, proszę Państwa, można by przekornie powiedzieć no, wokół tego hasła Lublin, miasto zgody religijnej. Ale nie chciałbym zostawić nas wszystkich właśnie tylko w takim, widzących tę ciemną stronę księżyca. Bo proszę Państwa, po stronie tego współistnienia protestantów i katolików w Lublinie są też aktywa. Są też rzeczy piękne, znaczące i ważne. Proszę, pamiętajmy, gmina lubelskich antytrynitarzy, a więc tej najbardziej radykalnego odłamu no, trwała w Lublinie formalnie 75 lat, do 1635 roku, prawda? I to było miejsce aktywności religijnej, intelektualnej, literackiej, takich gigantów nauki i myśli polskiej jak Marcin Czechowic, Jakub Niemojewski, Andrzej Lubieniecki, prawda? Z kalwinistów związanych z Lublinem mamy wybitnego postylografa Krzysztofa Krańskiego, prawda? Ale też i działalność później znakomitej szkoły kalwińskiej w Bełżycach pod Lublinem, prawda? I to jest właśnie wielka jakość, że i ta swoista wartość tego protestantyzmu w Lublinie, prawda? Miasto królewskie, a miasto, w którym przez 75 lat, oczywiście z rozmaitymi perturbacjami, istnieje gmina przedstawicieli radykalnej reformacji, prawda? Bardzo głoszącej bardzo takie ostre i wyraziste poglądy religijne. Bracia polscy, prawda? 6 synodów udało im się przeprowadzić w Lublinie. Ponad 30 synodów w Lublinie mieli kalwiniści, a więc to też mówi samo za siebie, prawda? I na końcu emblematyczny przykład jakby, no, tego współistnienia i tolerancji. Wybitny amerykański historyk reformacji George Hudson Williams opublikował w latach 70. jeszcze książkę właśnie pod tytułem Radykalna Reformacja i na okładce tej książki, na frontyspisie znalazło się nic innego jak rycina panoramy Lublina. Ta książka wydana w Ameryce jeszcze w latach 70., prawda? A więc ten Lublin był dla Williamsa, ale też właśnie dla wielu pewnego rodzaju egzemplum, przykładem jednak możliwości współistnienia. Natomiast o tolerancję religijną dzisiaj, no pozwolę zapytać Państwa profesorów, panelistów i Państwa z sali, może tylko stawiając takie pytanie, czy przypadkiem ta tolerancja dzisiaj w przestrzeni społecznej, medialnej, to nie jest tylko politycznie poprawna nazwa obojętności. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękuję za ten referat i wystąpienie. Szanowni Państwo, jest teraz czas na pytania, na głosy. Proszę uprzejmie o zgłaszanie swojej chęci zabrania głosu. Mamy do dyspozycji mikrofon przenośny. Ja mam świadomość, że to pierwsze pytanie zwykle sprawia czasem kłopot, ale proszę się odważyć. Jest czas na to odpowiedni. Jest. To
jeśli ktoś zawsze musi, to ja pozwolę sobie zadać pytanie do pana profesora Maciuszki. Mianowicie, nawiązując do wypowiedzi pana profesora, pytanie będzie krótkie, a liczę za to na długą odpowiedź. Mianowicie, dlaczego w Rzeczypospolitej? Pan profesor mówił o tym, że no, dzisiejsi protestanci niczego się z tych złych doświadczeń pierwszej Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o szkolnictwo, nie nauczyli, tak zrozumiałem. Dlaczego w dawnej Rzeczypospolitej nie znalazł się taki polski Fryderyk Mądry, który założył, jak wiemy, no, doskonale, młodziutki, ale doskonale prosperujący, świetnie, ze świetną kadrą, Uniwersytet Protestancki? Dlaczego żaden Radziwiłł, żaden Leszczyński, żaden Denhoff w swoim prywatnym mieście nie wymyślił takiej akademii protestanckiej, żeby było taniej, żeby nie jeździć do tej Holandii, do tej Wittenbergi, żeby było na miejscu, żeby była kuźnia kadr? Pytanie jest, tak jak wiele bardzo ważnych pytań, to są pytania teoretycznie oczywiste, tylko one są oczywiste, jak już się je usłyszy. Ja nigdy, na ten temat nigdy nie myślałem. Tutaj pan profesor mi rzucił temat bardzo ciekawy, natomiast odpowiedź musiałbym teraz improwizować. Ja sądzę, że jeżeli weźmiemy pod uwagę przykładową klientelę radziwiłłowską, to synowie tejże klienteli mogli posłać, załóżmy, do Kiejdan swoje pociechy i do dalszej służby na dworze radziwiłłowskim czy w dobrach radziwiłłowskich, uniwersyteckiego sznytu już nie trzeba było. Przynajmniej tak patrząc na XVII wiek. Wcześniej z kolei mieszczańskie sfery czasami jeżdżą na studia, potem miasta podupadają dzięki konsekwentnej polityce szlacheckiej i w XVII wieku mieszczaństwu starcza lokalne szkolnictwo miejskie. A w dalszym ciągu taka tura kawalera, prawda, to się chyba je, to jest no, obyczaj szlachecki, kompletnie ekumeniczny, bo jeździli w takie tury wszyscy, niezależnie od wyznania, ale też, proszę zauważyć, immatrykulowali się w różnych uniwersytetach, najczęściej nie uzyskując żadnego dyplomu. Chodziło po prostu o otarcie się. Innymi słowy, cenzus wykształcenia akademickiego, nawet dla bardzo wpływowej i bogatej szlachty, czy magnaterii wręcz, nie był jakimkolwiek ambicjonalnym celem. Więc z jednej strony szanowano wykształcenie, ale traktowano je bardzo utylitarnie. Więc trudno było zaryzykować jakiś taki większy projekt. No, jest Leszno, prawda, jest Gdańsk, no, jest parę takich wysepek bardzo, bardzo dużego znaczenia, ale nie ma też żadnego ciśnienia, żeby przekształcać je w jakieś instytucje o charakterze, powiedzmy, uniwersyteckim. Być może tego typu przedsięwzięcie mogli zrobić do pewnego momentu Radziwiłłowie, ale też nie wiem, czy im na tym zależało. Także trochę się bije jak piskorz w tym momencie pod wpływem pana pytania, ale nic więcej mądrego nie wymyślę tak ad hoc. Dziękuję. Dziękuję. Również jest kolejne pytanie, kolejny głos, czyli już dwa widzę. Dwa, ksiądz. Tak, właśnie. Who will ask my question in English? So, my question is to Professor Czemperek. I was delighted to hear your presentation. It opened to me a broader view of what was happening here. Very often when we speak in our Catholic Orthodox dialogue, there is constantly the very
difficult issue of unionism. And very often we forget that this confrontation between Orthodox and Catholics actually happened with the back scene of the confrontation of Catholicism and Reformation, or more precisely, Reformation and Counter-Reformation. So my question is to you, to which extent the Reformation influenced the Union of, had an impact on the Union of Brest, or in another way, would the Union of Brest be a little bit different if there was not this problem between Catholics and Protestants here in Poland? Ja rozumiem, że mogę odpowiadać po polsku. Ja przetłumaczę. Tutaj ksiądz zapytał mnie o, liczę też trochę na wsparcie kolegów, tutaj panelistów ze stołu, o wsparcie, mówiąc, że zwykle w dialogu między prawosławnymi a katolikami, no, pomija się ten aspekt kontrreformacyjnej działalności Kościoła i, prawda, spraw związanych z dialogiem czy antydialogiem między katolikami a protestantami. I pytanie, które brzmi, jak ta reformacja, jak ten wpływ czy obecność protestantów w dawnej Rzeczypospolitej ma wpływ na Unię Brzeską. No, mogę odpowiedzieć w tym momencie na pewnym tylko poziomie uogólnienia, tak? Myślę, że to był program, no, skargi i nie tylko, prawda, tych katolickich myślicieli, oczywiście przy pełnym wsparciu Zygmunta III Augusta, aby, no, porządkować te sprawy religijne w Rzeczypospolitej w imię unifikacji, prawda? Ideałem miała być, no, jedna religia, czy jedna konfesja nawet, może nie tyle konfesja, ale jedna religia, prawda, w Rzeczypospolitej. I to miał być, wydaje mi się, jeden z takich milowych kroków służących temu celowi, tak? Gdzieś tutaj, myślę, rzeczywiście z tyłu głowy ci twórcy Unii Brzeskiej na pewno mieli na uwadze protestantów, jeszcze wtedy silnych przecież, a więc kalwinistów, luteranów, zwłaszcza w miastach, tak jak tutaj było mówione, w miastach typu Gdańsk, Toruń, Elbląg, Leszno, prawda? Więc wydaje mi się, że jakby na pierwszy front jakby poszli tutaj prawosławni, tak, i Unia Brzeska. Natomiast drugim czy trzecim etapem tej unifikacji w imię, no, jednolitości religii na całym terenie Rzeczypospolitej, no, mieli być potem protestanci. Rzecz bardzo symptomatyczna, w pewnym sensie też spróbuję odpowiedzieć, że właśnie po Unii Brzeskiej, gdzieś w latach 20., historycy to znają te fakty, miały miejsce próby, no właśnie, dogadania się politycznego, ale też i religijnego między prawosławnymi a kalwinistami. To się działo w Wilnie na początku XVII wieku. A więc pytanie jest jak najbardziej na rzeczy, ale, no, myślę, że znów jest ono trudne do odpowiedzenia tak ekspromptu. Bardzo dziękuję. Mamy już właściwie czas, czas na naszej konferencji, panelu, tej części już mamy za sobą, ale myślę, że jeszcze ksiądzu profesorowi
damy głos. Dziękuję bardzo. Ja mam dwa pytania i jedną obserwację. Pierwsze pytanie do doktora Lukasa, mianowicie dla mnie, anglofona, zarówno termin rzecznictwo tłumaczone, jak adwokacy w tym kontekście całościowej wizji, misji nie jest jasne, gdyby dwa słowa komentarza, wyjaśnienia. Do historyków naszych, a zwłaszcza do pana księdza profesora Bogusława Milewskiego, historyka edukacji. Nie jestem jezuitą, ale właśnie. Czy ksiądz profesor widzi w samym systemie edukacyjnym, jego powiązaniu z teologią, systemu jezuickiego i systemów reformacyjnych, jakąś różnicę, że jedne były tumultogenne, a inne nie? Czy tylko po prostu to, że jezuici mieli za sobą większość ludności, sprawiało, że te tumulty były możliwe? I obserwacja, kiedy się mówi o mieście zgody religijnej w Rzeczypospolitej, trudno nie widzieć w tle problemu żydowskiego i ich tolerancji wobec nich, i jak to się ma w kontekście do tolerancji, nietolerancji potem wobec międzychrześcijańskiej. Dziękuję za to pytanie dotyczące adwokacji. Rzeczywiście próbując gdzieś przełożyć pewne pojęcia, mamy duże problemy, żeby znaleźć polskie odpowiedniki, ale także samo adwokacji często wymaga dopowiedzenia. Pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl, jest dialog, drugie wstawianie się za, czy asystowanie w jakichś sytuacjach, zabieganie o sprawiedliwość, tak? Więc nie jest to działanie diakonijne, nie jest to głoszenie Słowa Bożego, ale jest to wstawianie się, czy działanie na rzecz kogoś, osób poszkodowanych, doświadczających trudności i tak dalej, czy w kontekście tolerancji. Najkrócej, najprościej. Księże dyrektorze? Bardzo krótko, nie jestem historykiem jako takim, ale oczywiście zajmuję się historią idei edukacyjnych. Znaczy, trzeba powiedzieć jasno, że ratio studiorum, czyli jezuicka Biblia edukacyjna, jest odpowiedzią na oświatę w kręgach protestanckich. I wiadomo, że wówczas nie chciałbym nikogo tutaj w jakiś sposób dotknąć z braci katolików, no ale najwyżej, że tak powiem, ukształtowany zakon jezuicki, jakim byli jezuici, w naturalny sposób dowartościował wymiar intelektualny edukacji. Co do tumultów nie będę się wypowiadał, bo przyczyny tumultów są zapewne bardzo złożone i często bardzo ludzkie i instynktowne. I tutaj myślę, że oświata, jakby inne czynniki ważyły, aniżeli program edukacyjny, o w ten sposób powiem, tak? A to, że się to działo również za pośrednictwem szkół czy zakonów, to jest inną kwestią. Natomiast, żeby pokazać znowu ilustratywnie, jak zmieniła się sytuacja ekumeniczna, to chcę powiedzieć, że niedawno ukazała się znakomita monografia dotycząca współczesnej pedagogiki jezuickiej i ja jako protestant jestem jej recenzentem. Także to tylko pokazuje zmianę, jaką się dokonała i w relacjach przede wszystkim międzyludzkich. Także może w ten sposób. Bardzo dziękuję. Czy to ta trzecia kwestia była pytaniem, czy to była glossa, księże profesorze? To było pytanie i glossa. Zajmuję się od lat właśnie tym obrazem Żydów w myśli chrześcijańskiej i dlatego wydaje mi się, że no w ogóle tak, także z teologicznego punktu widzenia, uzdrowienie ukorzenia relacji to jest także relacja chrześcijan w ogóle wszystkich wobec starszych. Tylko jedną rzecz powiem z perspektywy socjologicznej, bo jeżeli bada się dzisiaj tolerancję, tak, to zawsze trzeba zadać pytanie, wobec czego bądź kogo, tak? Nie ma w ogóle tolerancji. Ale jeżeli szukamy jakiegoś takiego jednego wskaźnika, który pozwalałby ekstrapolować pewne nastawienie na coś szerszego, to jest to albo się to nazywa indeksem gejowskim, albo indeksem żydowskim. Czyli zapytaj się, jaki jest twój stosunek do Żydów albo do gejów i mniej więcej mamy obraz nastawienia człowieka do świata. I to naprawdę potwierdza się w badaniach.
Bardzo mi dziękuję. Przekroczyliśmy nieco ramy czasowe. Dziękuję panelistom. Dla nas referaty swoje wygłosi ksiądz dr Ireneusz Lukas. Ksiądz profesor Bogusław Ilewski, rektor. Profesor Janusz Maciuszko. I profesor Dariusz Kemperek. Pięknie dziękuję Państwu za udział w tej części kongresu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie nas, panelistów, do Lublina, w większości z Warszawy. Jest to naprawdę wymowny moment dla nas, Ewangelików, że dokładnie w rocznicę 500-lecia rozpoczęcia reformacji, symbolicznego rozpoczęcia, jesteśmy w Lublinie, a nie w Warszawie. Warszawie będziemy, mam nadzieję, dzisiaj, ale później nieco. Dziękuję za otwartość, dziękuję za gościnność. Dziękuję również osobiście za to, że mogłem to dzisiaj do Was, drodzy, przyjechać. Miałem przywilej mieszkać w Lublinie prawie 10 lat. Były to niezwykłe lata dla mnie, które pozostają w najlepszej pamięci. Pięknie dziękuję za ten prezent, dla mnie osobiście również. Dziękuję mi księdzu doktorowi Dariuszowi Paskowi za prowadzenie panelu. Wszystkich Was wraz zapraszamy na przerwę, która potrwa około 20 minut, a później bardzo interesujący referat pana profesora Tadeusza Sielińskiego.